Dobra.pl, dzisiaj jesteśmy u Tomka. Cześć. Witaj. Wiem, że mnie tam nie widać, a słychać. Ale to jest specjalnie, bo ja właśnie na niego patrzę, tam jest. Ej. Dobra, to może się pokażę, no już. Musiałam zacząć nagrywać. I to co? Czyli miała być taka ustawka, że mieliśmy się bić z jakimiś innymi, ale my rezygnowaliśmy, jesteśmy po prostu nie, mądrzejsi i... Jak chcą, to niech się biją sami ze sobą, nie znam. Co? Ze swoim powietrzem. O! Z powietrzem. Z cieniem. Cieniem niech się biją. A i dzisiaj też będzie porównanie głośników JBL Clip 1, JBL Clip 2. O, i jeszcze chciałbym pokazać, bo nagrywałem parę razy z mojego telefonu. Cały czas nawet nagrywam i chciałem wam pokazać. Wejdźcie na mój kanał, widzicie, zobaczcie. I właśnie z Huawei P10 Lite, jakby co, nie zapłacili mi za tą reklamę, ale Huawei P10 Lite, kolor taki. Wiesz, że... I pięknie nagrywa normalnie i to wszystko tym selfie. Patrzcie, jest odbicie normalnie. O, a tak widzicie, tam dalej patrzcie, jest Star Wars. No. Dobra. Moje. I wam pokażemy, to jest specjalny odcinek, tak. Nie tylko ekipy TV, jak mój pokój wygląda, może pokażemy? Nie. Ale będzie też... Nie chcę się. No i będzie porównanie głośniku JBL Clip 1 na JBL Clip 2. Otóż to my zaczniemy od JBL Clip 0. Boże, jakie 0? 1. 0,1. Dobrze, to więc kształt ma bardzo mi się tam kształt podoba prostokąta. Ma tutaj guziki Bluetootha, minus, plus, słuchawka i włącz i wyłącz. Tutaj ma też taką zaczepkę, można zaczepić. Nie, ja mam za duże. No. Otóż to tak się ten głośnik prezentuje. Należy on do mnie oczywiście, jest staruszek, ale... Jaki staruszek? On niedawno wyszedł. Ten też niedawno wyszedł. Tam oczywiście to jest Tomka. No to jest mój głośnik. A dlaczego jest to coś? No to otóż już tak tłumaczę, patrz. Normalnie bierzesz, no, tutaj sobie tak podłączasz. I to jest jak normalnie tutaj. Tak, jak nie możesz połączyć, to z głośniku leci moc na twój słaby głośnik w telefonie. No. No i teraz też jest możliwość ładowania, ale nie umiem tego zrobić. Chwila. Czy mógłbym na chwilę, bo chciałbym pokazać widzom twoim. To jest oczywiście JBL. Pierwsze porównanie to jest głośność i dźwięk zaczynającego się ten. Oczywiście. Pierwszy to dźwięk. O, a w moim jest zwykłe takie coś. A jak się połączy, poczekajcie. Kurde, ale my normalnie reklamujemy JBL-a, bo to takie trochę nie fair, powinni nam zapłacić. No, oczywiście, no ale co ty robisz? Chcę coś zrobić. Czemu nie? Poczekaj! I pamiętajcie, żeby zasubować tym oto magicznym klawiszem Alana. Mnie. I mnie, właśnie niego. Ja właśnie to zrobiłem. O, tam nawet macie guzik. Guziczek. Tam, który było nawet sam zrobił. Ogłoszeniem. Sam zrobił. Ja, ale to ogłoszenie właśnie znikło. Nie chcę nic mówić, ale znikło. Ale jest normalnie, chcę udowodnić, że z gliny, a to jest farba. No, więc sam robię. Klip 2 polecamy głośniki. Oczywiście sobie wybierzecie, który głośnik wolicie. Klip 1 jest klip trochę jeden. Słabszy, ale... Ale bardziej przenośny. Ale jest tutaj też plus w klip 2, że można go tak sobie zaczepić i on wam nie spadnie. Tylko, że jak
go już odbieram z unboxa linku, to ktoś mi się do niego dobierał, no i go po prostu tutaj o tak. Pamiętajcie, mam tutaj, nie widzi, nie wiem czy widać u was te pamięci. I zasubskrybujcie mój kanał, to jest mój kanał, to jest moje piękne oczy. Sam się subskrybujesz? Nie. Ile masz subskrypcji? 21, nie mogę siebie subskrybować. Wiem. I bardzo dobrze. Ty masz 20, bo ktoś cię odsubskrybował. No nawet wiem kto. Otóż to ja dostaję powiadomienie, kto mnie subskrybuje. Ja też. No, a więc nawet... Ale nie bójcie się, że was śledzimy, spokojnie. Nie. To nie nasz cel. Ale możemy. No ale ja tak nie będę robił. Bo... Ja też tak ja nie tak... będę, ale można. To jest ostrzeżenie. No ale ja tak nie robię, macie tak, moją ale pewność. Możecie powiedzmy jakiegoś Araba zasubskrybować, który was będzie śledził. No. A więc ja już zrobię cięcie, bo i my nie wiadomo, się przenosimy. Poczekajcie, bo nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie no ekranu. A po drugiej nawet, stronie ekranu jest ja. Nawet ja powiem, że nie wiem, kto mnie subskrybuje, bo niektórzy mają jakieś samochodziki zdjęcia, a twarzy nie widzę. A niektórzy nawet nie mają... Zdjęcie samochodów to jest Szymon. Wiem, ale... To my się przenosimy. Sorry, ale my się już przenosimy. Siemanko, już jesteśmy pocięci, my się przenieśliśmy i będziemy wam przedstawiać różne ten. JBL wam przedstawialiśmy, ale uwaga, to Achtung, tak, Achtung. Polacy, Amerykanie, Achtung. Niemcy, to jest niemiecki Achtung. Ale oczywiście replika. Replika niemieckiego Achtungu. Czyli, że sztuczna. Ta broń, o, tak samo jest sztuczna, o ta, ale waga jest naprawdę oryginalna. Myślałam, że to mnie nie wkręca, ale tutaj... To nie, tacie, przecież dałeś się tacie podtrzymać, bo zapomniał mi dać, była taka historia, tak. Że zapomniał mi oddać, bo straszyliśmy chłopaków, sorka mamo, nie mówiłem ci, ale straszyliśmy chłopaków na boisku. I zapomniał mi dać, bo miał w plecaku, a ja nie miałem plecaka. I tacie pokazał i tata mówił, że to prawdziwe, a to są naboje ze strzelnicy. Do ale Glocka. To akurat prawdziwe, ale w pudełko jest 9 mm. Dobrze, ale pokaż sobie widzowi. Oczywiście pudełko niechcący rozdarłem. Ale... Uwaga, kurde. I tutaj ogromny, olbrzymi AK-47. AK-47. Też, waga, AK-37. 37? No. Ale waga nie jest oryginalna, bo by pewnie mi spadł jest na kolana. Jest oryginalna. Nie. AK? Przecież ja miałem AK w ręce. To jest... To nie jest AK, to jest kałach. To jest kałaszników. Fajny. Chyba jeszcze gdzieś miałem naboje. Tutaj już odkładam. Nie, ale ja miałem naboje, typa. Oczywiście rękawiczki założę dla bezpieczeństwa. Oczywiście 9 mm. To są naboje z tego pudełka. Oczywiście to nie jest nabój, tylko łuska. Łuska ze strzelnicy i to jest właśnie z tego pudełka. Tak. A to jest z właśnie... Pokaż to. Kałacha. Owszem, to będzie malutkie. No takie coś. I to jest właśnie z tej broni. I jest gdzieś tutaj 50. Oczywiście nie ma wiesz. W tym, ale w oryginalnej jest gdzieś 50. I jeszcze taki też, uwaga, bo to jest trzeba mieć, by trzeba trzymać bezpieczeństwo, to jest guzik YouTube'a. Proszę, kliknijcie ten guzik. Na mój kanał polecam też. Kliknąć. Drugi raz mówisz, polecam swój kanał. No, ale ty też polecam, halo. No i jeszcze tak, ale... chcę powiedzieć, że ja mam hejtera. Oczywiście chciałbym powiedzieć mu, żeby spadał z mojego kanału, jak mnie nie chce oczywiście oglądać i subskrybować. A który to żeby hejter? Powiedzmy spierniczał. Ja mam nawet gdzieś jego ten. To jest Azor 1 coś tam, coś roś tam. Azor, on bardzo lubi polski futbol, Kordiana. No to, bo to jest jego kolega, ja go spotkałem i on mnie po prostu hejtuje. On mnie po prostu nie lubi, więc poprosiłbym, żeby spierniczał z mojego kanału, jak mnie pod po prostu... filmem gotuje. 25. Gdzie masz tego Azora?
No tam był Azor, to. No, przeczytaj jego komentarz. Przynajmniej ja umiem gotować jajecznicę. Ty, Azor, jakbyś mógł mi po prostu już takich filmów nie robić. Jakich filmów, tylko znaczy komentarz. Nie komentarzy, bo to jest bez, to jest zbędne. Beznadziejne. Bo jak nie chcesz mnie po prostu oglądać, to wynieś się z mojego kanału, jak oglądasz oczywiście teraz Kobrę. Bo nie, akurat on mnie nie ogląda. Chyba. No, no ale jak oglądasz, to prosiłbym cię, żebyś łaskawie poszedł sobie, wziął swoje gnaty i wiecie. Teraz trzeba pokazać coś dużego. Ej, w środku i jest? Kordian jest, poczekaj. I Kordian z Polski Futbol. Jakbyś mógł też mi takich nie, na komentarzu nie napisać. Powiedzmy, napisałeś słabe, dawaj nowe. No jak słabe, to nie oglądaj, dobra? Dobra, uwaga. Cieszyłbym się. Pokazuję coś przeogromnego. Moja klawiatura. Otóż to klawiaturę. Klawiatura ekstra wygląda. Ty jak to się... Co ty robisz? Achtung! Co ty robisz? No kurde, ja próbuję otworzyć. Tak samo otwierałem te naboje. Czekaj, mam. Czekaj, bo ja rozerwię to, poczekaj. Jaka fajna. Ła, weź mi. Dobra, weź to. Moja klawiatura, na której będę chciał grać, już raz była podświetlona. Parę razy. Dostajecie w zestawie takie naklejki. I szkoda, że ja to mówię, choć na mnie płacą za reklamę. Jakby zapłacili, to ja bym chętnie reklamował cały czas. Tak. Ale to musi też podać, poczekaj. I klawiatura, tak jak Tomek przed chwilą mówił, jest podświetlana. Co ty robisz? Chcę pokazać zdjęcie jeszcze. Ekstra. Ja wam jeszcze naklejki pokażę. Ej, ile już się nagrywa? 12 minut. Ta, nie wyjdzie ci. Wejdzie. 15 minutowe chyba już chodzą. No. No to 15 minut. To odkładamy. To ja w moim hełmie. Jakim hełmie? Pokaż. To my, moi drodzy, zrobimy krótkie poczekaj. Cięcie. Poczekajcie. To jest ta klawiatura. Kurde no. To jest ta klawiatura w podświetleniu. Nie wiem, czy widzicie. O. No nie. Ja swoich prywatnych dziękuję, nie pokazywać zdjęć. Ale jeszcze jedno i jest jeszcze czerwone. Moja mama mówi. Nie, okej. Mogę sobie wziąć jedną taką? Nie, już ci dałem. Nie dałeś! Dałem. Żadnej nie dałem. Jeszcze jakbyś mi nie dał, to zejdziemy do tego, to ja będę przyklejał sobie na kaski ten GoPro. Tak, bo każdy wie, on ma GoPro. Nawet chciałem inboxing zrobić z GoPro, ale nie udało mi się, bo przyszły do mojej siostry koleżanki i po prostu cały czas wchodziły i mówi: Tomek, ty debilu. No. Ty! Przeklinasz na YouTubie. To wypipaj to. Ja nie umiem. To wycenzuruj. Nie umiem. A pokażę ci super sztuczkę. Usiądź. Pokażę wam też. Usiądź. I patrzcie. Ja odłożę tutaj chrupki moje. I patrzcie. Zrobię szybkie cięcie, ale się nie ruszaj. Patrz po prostu na ekran. Nie, takie, ja sam, patrz na ekran, nie ruszaj się i patrz. Cięcie, było cięcie, widzieliście? Było cięcie. Było? Widzicie, jakie szybkie cięcie nowoczesne? Cięcie, pa, jak się obraca, pu. To były cięcia. No dobra, więc proszę mnie nie wyzywać za to, że robię takie cięcia nowoczesne. Typa, te moje indoksali. Nawet nie zjadłem. W śmietniku. Skończył w śmietniku. Nie, to nie jest śmietnik. Ja po prostu czekam, kiedy zjem pod moim biurkiem. Czekaj, bo łuska mi gdzieś upadła. O, dobra, mam. Pokażę wam. Dobra, mam. Po to jego stanowisko. Oczywiście. O. Pokażę wam połowę mojego pokoju. Tutaj ja mam zabaweczki. Tutaj ja zawsze kładę to ten. Tutaj nagrywamy. Tutaj nagrywamy. Tutaj mój hajs, pokaż mój hajs. Nawet. Tutaj. Niepotrzebny. Schowamy.
No, więc to by było na tyle. Pożegnamy nie. się. Jeszcze nie. Nie, kurde. Robię cię. Mogę zrobić cięcia? No.